Dlaczego mam same pałęcje z Polaka? A ja dwuję i nie histeryzuję. Kto napisał te bluźnierstwa? A co to znaczy w ogóle, przy pani? To rzeczownik. Co? Kto? Kto to napisał? Karma Sudra? Co to? Kiedy szkoła chędoży cię wciąż i wciąż na coraz bardziej pomysłowe sposoby. Pała, Brian! O, widzisz? Mówiłem! Jessica, jaką książkę przeczytałaś w weekend? 50 twarzy geja. Greja Jessica. Anom. A ty, Lenka? Biografię Putina. Sasza, a co ty przeczytałeś? Ja nie rozumiem. Aż się boję zapytać, Brian, ciebie. Ja zamówiłem książkę 2 miesiące temu, przepani. No ale drogo, za 300 złotych. Ile? I dalej nie przyszła. A jaka to książka? Nie powiem. Mów, bo dostaniesz pałęcję. Jak zarobić na frajerach? Dziś na lekcji omówimy historię tyranów. Kto z was mi powie, czym różni się Putin od Hitlera? Ja wiem. No słuchamy, Jessica. Jeden nie ma wąsów. Może ktoś coś bardziej mądrego powie. Mówią w innym języku, przepani. No brawo, Lenka, brawo. A ty, Brianku, może się wypowiesz? Jeden z nich nie zakręcał gazu? What? Drogie dzieci. Baby, zrób to zanim odejdę. Muzyka uspokaja i inspiruje, prawda? I wanna feel your body. Jessica, czego ty słuchasz najczęściej? Beethovena, przepanią. Chyba Beethovena. A mojej muzyki to lubią wszyscy moi sąsiedzi w kamienicy. Tak? Ostatnio wybili mi cegłą szybę, żeby lepiej słyszeć. What? Dzieciątka, idą święta, a wraz z nimi... Coca-Cola, Coca-Cola! Pała, a nie cola, siadaj! Dziś napiszemy list do świętego Mikołaja w sprawie prezentów pod choinkę. Much later. Lenka, co napisałaś? Hejka, tu Lenka. Święty Mikołaju, poproszę o lepszą klasę bez pół debili. A ty, Jessica? Drogi święty Mikołaju, poproszę w tym roku dużo słodyczy, ale takich, aby dupka nie urosła. O Matko Bosko, zmiłuj się nad nimi. A ty, Sasza, co napisałeś? Co tu napisałeś? Ja nie rozumiem. A ty, Brian? Kochany święty Mikołaju, piszę do ciebie ten list na papierze ściernym, gdyż dobrze wiem, co zrobiłeś z moim listem w zeszłym roku. What? Podtarł nim dupę? Tyle razy myślę o szkole, to tyle razy mi się niedobrze robi. Much later. Ulala, biologia, Lenka Zara. Będzie sekcja zwłok. Much later. Kto z was wie, jak wygląda komórka? Ja wiem. Proszę, Jessica, mów. Tutaj jest wyświetlacz, a z drugiej strony aparat. Bakteria jest w środku. Jaka bakteria? Proszę mi wymienić 6 rzeczy, które zawierają mleko. Ser, 2 krowy i 3 kozy. Jessica, do odpowiedzi. Napisz na tablicy zwierzę na 2 litery. Jessica, dlaczego ty ciągle pijesz i pijesz na lekcji? Proszę pani, bo to jest biologia. I co to ma do rzeczy? Ja piję do DNA. Dzisiaj zrobimy sekcję żaby. Much later. Jessica, do odpowiedzi. Much later. Panno, nie odpowiedziałaś na żadne pytanie odnośnie dzisiejszej lekcji z anatomii żaby. Dlaczego? Proszę pani, bo ja jestem jak żaba. Że co? No, ja nic nie kumam.
Jessica, ile mucha ma nóg? Zależy, która. A kto wie, jakim gatunkiem jest komar? Ssakiem. A dlaczego ssakiem, Jessica? Bo zsie mi krew. Czy ktoś z was wie, ile jest bakterii na telefonie? Ja wiem, proszę pani. To słuchamy. Jedną, tą do ładowania. Siadaj, Jessica Pała. Ale proszę pani, można ją podładować powerbankiem. Drogie dzieci, dzisiaj na lekcji rozmnażanie. Jessica, na tą chwilę nie mogę przepuścić się do następnej klasy, ale dam ci szansę. Zadam ci pytanie, jak odpowiesz, to zdasz. Ile liści ma te drzewo za oknem? Much later. Jessica, to ile? 1 600 100 900. A skąd to wiesz? A to już jest drugie pytanie, proszę pani. Dzieci, narysujcie zwierzę, które mieszka na biegunie północnym. Much later. Jessica, dlaczego nie rysujesz? Ja już narysowałam, proszę pani. Ale masz białą kartkę. Nieprawda. To co narysowałaś? To jest miś polarny podczas zamieci. Gegra za 5 minutes. Przecież ja nawet nie wiem, gdzie leży pilot od telewizora. Much later. Kto wie, po czym można poznać stare góry? Po zapachu, proszę pani. Jessica, do odpowiedzi zapraszam. Pokaż może czerwone, czarne i żółte. Pani profesor, na tej mapie wszystkie morza mają kolor niebieski. Kto wie, gdzie leży Rosja? Ja wiem. Gdzie? Na mapie. Jessica, musimy zapamiętać, że od południa Polska leży ze Słowacją i Czechami. Ok, a przed południem to gdzie? Nie było mnie w klasie kilka minut. Kto mi powie, dlaczego ten globus jest taki brudny? Proszę pani, akurat tu, gdzie pani przejechała palcem, leży Sahara. Halo? Co to za szepty w pierwszej ławce? Co to za szumy jakieś? A nic, proszę pani. Otworzyłam atlas z wodospadem Niagara. Jak myślicie, drogie dzieci, dlaczego oś ziemska jest lekko nachylona? Bo Brajanek, mój kochany, przed lekcją zrzucił globus. Kto mi pokaże na mapie ocean spokojny? Słucham, Jessica. Wszystkie oceany na tej mapie są spokojne. Gdzie leży Finlandia? W barku, obok żubra. Jessica, powiedz, która rzeka jest dłuższa? Odra czy Wisła? Wisła. Dobrze. A o ile wiesz? Nam, o 1 literę. Czy ktoś z tej klasy wie, gdzie leży Afryka? Tak? Chyba niedaleko, bo do pracy taty przyjeżdża rowerem taki pan ciemnoskóry. Na ostatniej lekcji nie wyszło. Ale może teraz ktoś mi odpowie, gdzie leży Kuba? Ja wiem. Jessica, jak źle odpowiesz, to będzie minus. Ale Kuba leży w domu. Chory jest. Komputery to jo. Brajanek mnie wiele nauczył. Wiem, jak się wyłącza ten szmelc. Much later. Witam was na pierwszej lekcji informatyki. Pierwszą zasadą informatyka jest... Ktoś wie? Nie programuj święta, bo Bóg się rodzi? 6, Jessica. Proszę pani, ona ma inny internet niż ja, a ja chcę taki sam. Dzieci, spokojnie, zaraz podejdę do was i wam pokażę na komputerze co i jak, bo się nie rozstroję. To może chociaż pani się rozdwoi? Proszę pani, mogę do kibla? Zaraz przerwa będzie. Proszę, bo się zejszczam. Proszę pani, cała klasa mówi, że wiesza im się Windows. A mi nie. Co robić?
Jessica, dlaczego nie piszesz na sprawdzianie z szybkości pisania na klawiaturze? Poczekam, aż się otworzy edytor tekstu. Czy ktoś z klasy wie, jaki język jest najczęściej używany przez programistów? Wulgarny. Proszę otworzyć maila i przeczytać ode mnie wiadomość. Much later. Jessica, przeczytałaś? Przepraszam panią, ale ja spamu nie czytam. Kto wylał kolę na klawiaturę na stanowisku numer 7? Wirus, proszę pani. Dobrze, to już koniec na dziś. Do widzenia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Enter. Z historii to ja tyle wiem, że była. Nom, a tu znowu to samo, Lenka. Much later. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Przygotowanie na lekcję? Jessica, tak? Wczoraj byłam, ale to już historia. Kto z klasy odpowie na pytanie? Co najbardziej lubił król Waza? Tak, Jessica? No, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. Drogie dzieci, proszę opisać rycerza z średniowiecza. Tak? Rycerz średniowieczny składa się z głowy, zbroi i konia, który stawał na zawołanie. Czym zasłynął Napoleon? Ktoś wie? Ja. Słucham. Napoleon, choć niski, sięgnął po władzę. Witam. Wyciągamy karteczki, wyjmujemy długopisy, zaczynamy kartkóweczkę. Mam nadzieję, że nie złapię nikogo na ściąganiu. Ja też, proszę pani. Jessica, powiedz mi, czym się różni król od prezydenta? Tym, że król jest synem swojego ojca, a prezydent już nie. Dlaczego Chopin tak krótko żył? Ja wiem. Ktoś wie? Ja. To słuchamy. Dlaczego krótko żył? No bo umarł. Dzisiaj na lekcji temat Egipt. Kto wie, dlaczego Egipcjanie balsamowali ciała zmarłych? Żeby się człowiek nie rozchorował w trumnie. No nie trafiłaś. A może wiesz, czemu budowali piramidy? No, wiem. Po to, żeby z góry sprawdzać, jaka jest pogoda. Nienawidzę tego WF-u. No, ja też nie. Much later. Na rozgrzewkę wszyscy kręcimy rowerek. Jessica, dlaczego ty nie ćwiczysz? Bo jadę z górki. Kochanie, podaj gałę. Much later. Jessica, a czemu ty nie grasz z resztą klasy w piłkę? Proszę pani, każdy zespół ma swoich rezerwowych. Drogie dzieci, teraz każdy z was po 3 pompki. Brawo, Lena. Brawo, Brian. A gdzie jest Jessica? Nie wiemy. Much later. Jessica, gdzie ty się podziewałaś tyle czasu? Poszłam po 3 pompki. Jessica, teraz twoja kolej. Zanurkuj i jak najdłużej pozostań pod wodą. Rekord to 1 minuta. Jak pobijesz rekord, masz 6 na półrocze. Ona nie umie pływać za bardzo. Much later. Proszę pani, mija już 3 minuta. O, wypływa mój cukiereczek. Skarbie, jak to zrobiłaś? Tak długo pod wodą? Pobiłaś rekord. Brajanek, gdzieś musiałam gaciami zahaczyć. Jessica, to niesamowite. Na WF-y nie uczęszczasz, a jak już jesteś, to masz same wymówki. Słyszałam, że wygrałaś zawody na feriach zimowych w górach. Powiedz mi, gdzie nauczyłaś się tak dobrze jeździć na nartach? Proszę panią, często robiłam w tej pozycji kupę za stodołą. Lenka, znowu te modlitwy i przykazania Boże. Nam? Jak ja tego nie zniecę. Much later.
Jessica, dlaczego się spóźniłaś? Przepraszam, ale czarna msza się przedłużyła, proszę pani. Nie proszę pani, a siostro. Dobrze, proszę pani. Następnym razem proszę się nie spóźniać, bo będzie uwaga. Siostro, gdy człowiek się śpieszy, to się diabeł cieszy. Kto z klasy wie, kim był Jezus? Na pewno, Jessica, wiesz? Nam? To słuchamy. Jezus Chrystus był Polakiem. Jak Polakiem? No, jest nawet taki tekst w Biblii. I przemówił do niego Jezus z Łodzi. Czy ktoś z was, drogie dzieci, wie, gdzie mieszka Bóg? Tak, Jessica? U mnie w łazience. Jessica, co ty mówisz? Dlaczego? Bo zawsze rano mama puka do łazienki i krzyczy: Boże, jeszcze tam jesteś? Lenka, tak się zimno w klasie zrobiło, że nawet pingwin się pojawił. Jessica, powiedz mi, kto wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie? Nasza sąsiadka. Jaki powinien być człowiek, żeby mógł pójść do nieba? Ktoś wie? Ja wiem, siostro. Tak? To jaki? Zmarły. Pani katechetko, czy to w porządku, kiedy jedna osoba czerpie korzyść z pomyłki drugiej? Oczywiście, że nie. To w takim razie powie pani księdzu, żeby oddał mi dyszkę z tacy, którą wrzuciłam na ostatnie mszy. Jessica, jakie ty masz oceny z religii? 3/6. Przecież to znak szatana. Siostra mi je przecież wystawiła. Narysujcie, dzieci, anioła. Much later. Anioły mają 2 skrzydła. A dlaczego, Jessica, twój anioł ma 3 skrzydła? Widziałaś takiego? A pani widziała z 2? Jakich znacie świętych, kochane dzieci? Tak? Ja znam świętego Mikołaja. Brianek, masz same 1. Opowiedz jakąś historię o Bogu, to poprawisz ocenę. Siostro, kiedy byłem dzieckiem, co wieczór modliłem się o rower. Potem uświadomiłem sobie, że Bóg nie działa w ten sposób. Więc ukradłem rower i modliłem się o przebaczenie. Jessica, co ty tam mówisz pod nosem na sprawdzianie? Modlę się. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Bóg ukarał pierwszą parę ludzką? Ja myślę, że wiem. Tak? Ewę kusił wąż opętany przez szatana, a Adam nie mógł biegać na golasa. Kto wie, jaka jest najpobożniejsza część ciała? Chyba pupa. Dlaczego? Bo pod krzyżem leży. Siostro, a czy spotkała pani Boga? Nie, Bóg nie ma swojej postaci cielesnej. A ja spotkałam. Jak to? No tak to, to mój sąsiad. Wyjaśnij mi to, Jessica. No, jak on idzie ulicą, a waży 200 kilo, to wszyscy krzyczą: Mój Boże! Jessica, czy umiesz się żegnać, moje dziecko? Umiem, do widzenia. Lenka, dzisiaj Angol. No tak. Jak dobrze, że Brian gra w te wszystkie Minecrafty, Robloxy i Fornity jakieś. Bo coś tam mi w ucho wpadło. Much later. Jessica, proszę jako pierwsza w klasie przedstaw się wszystkim po angielsku pełnym zdaniem. Nom. Jessica, słyszałaś, co mówiłam? No, nie bardzo. Przedstaw się. Nom. Jessica, przedstaw się. No, już. Nic nie słyszałam. No przecież się przestawiłam. Stoję obok. Drogie dzieci, kto wie, jak jest po angielsku księżniczka? Tak, Jessica? To princesa. Brawo, plusik. A kto wie, jak jest książę? Ja wiem. No mów, Jessica. To prince Polo, proszę pani. Jessica, do tablicy. Sprawdzimy twoją poprawność pisania po angielsku. Napisz who you are. Dzisiaj zaczynamy liczenie po angielsku. Jessica, zaczniesz?
Czemu ja? Bo ktoś musi. Ok. One, two, three, four, five, six. Nie sex, tylko six. Poucz się wymawiać tego w domu po lekcjach. Dobrze, proszę pani. Brajanek mnie nauczy tego seksu. Wymawiać. Proszę pani, mam pytanie, bo to mnie już od dłuższego czasu nurtuje. Tak, słucham ciebie. Co to tak naprawdę znaczy po angielsku Minecraft? Jessica, to połączenie słów kop i twórz. Aha, Brajanek jedyne co tworzy, to w moim mózgu politowanie do niego oraz brudne naczynia. Boże, na świętego słowackiego za chwilę Polak. Ja tam lubię lekcje polskiego. Ja też, ale jak mnie na nich nie ma. Much later. Jessica, już jest 10 minut po dzwonku. Dlaczego znowu się spóźniłaś? Bo na naukę nigdy nie jest za późno, proszę pani. Jessica, za spóźnienie do tablicy. Napisz za karę 100 razy spóźniłam się. Jessica, Mickiewicz się w grobie przewraca. Dlaczego tak brzydko piszesz? To moja czcionka, proszę pani. Jessica, co to za pogawędki z koleżanką? Przepraszamy. W takim razie, Jessica, podaj 2 zaimki, to nie dostaniesz pały. Kto? Ja? Brawo, Jessica. 5. Drogie dzieci, kto wie, kiedy używamy duże litery? Ja wiem. Naprawdę, proszę, ja. Dobrze, Jessica, słucham. Kiedy używamy wielkie litery? Kiedy mamy słaby wzrok, proszę pani. Dobrze. Kto odpowie, dostaje wielkiego plusa. Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika niedziela? Wakacje, proszę pani. Siadaj minus. No. Po wczorajszej kartkówce jestem zaszokowana. Jessica, powiedz mi, jak jedna osoba może robić tyle błędów? Wcale nie, proszę pani. Brajanek mi pomagał. W zdaniu cytuję: uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach. Kto mi powie, czym będzie wyraz chętnie? Słucham, Jessica. Kłamstwem. Jessica, na koniec roku wychodzi ci niedostateczny. Dam ci szansę, ale powiedz jakiś znany cytat, który pasuje do ciebie, a przepuszczę cię do następnej klasy. Słucham. Wiem, że nic nie wiem. Brawo, 2. No nie, znowu matematyka. Przecież jedyny ułamek, jaki ja znam, to Brian. Much later. Jessica, dlaczego ty tak dużo pijesz na lekcji? Bo ja piję jak matematyk. Czyli jak? Na potęgę. Jessica, do odpowiedzi. Ile to jest 2 plus 2 razy 2 minus 5? Nie będę się chwalić, proszę pani. No odpowiedz, bo będzie 1. No i po co pani zdradziła wynik? Proszę pani. Słucham cię. Wie pani, co matematyk ma we krwi? No zaskocz mnie. Procenty. Lenka, wiesz, jakie ryby łowi pani profesor od matmy? No nie wiem. Sumy. Drogie dzieci, matematyka to królowa nauk. Czy zna ktoś z was najsłynniejszego matematyka wszechczasów? Tak, Jessica? Słucham. To kalkulator, proszę pani. Tak, Jessica? Muszę iść do kibelka, proszę pani. Pozwolę ci, jak powiesz to w języku matematycznym. Proszę pani, czy mogę iść na 2? Jessica, dzwonię do twojej mamy, bo nie radzisz sobie na matematyce. Podaj numer, proszę. Oczywiście, proszę pani.
Trzecia cyfra jest trzykrotnością pierwszej. Czwarta i szósta są takie same. Druga jest o jeden większa niż piąta. A suma sześciu cyfr to 23. Iloczyn tej liczby natomiast to 2160. Siemanko, Lena! Siemanko, ale fajosko, że wróciliśmy do szkoły, co nie? Nom? Much later. Drogie dzieci, jak się cieszę, że was widzę. Macie jakieś pytania? Tak, ja. Słucham, Jessica. Proszę pani, czy można ukarać kogoś za coś, czego nie zrobił? Oczywiście, że nie można. Więc ja zgłaszam, że nie zrobiłam pracy domowej. Dzwonię do twojej matki, Jessica. To niech się pani pozdrowi. Proszę pani, mogę iść siku? A co robiłaś na przerwie, Jessica? Kubkę. Proszę pani, mam pytanie filozoficzne. Słucham. Co ma piernik do wiatraka? Nie wiem, Jessica. Tyle samo liter. Siostro, szczęść Boże. Szczęść Boże. Czy Bóg jest wszędzie? Tak, Jessica. Nawet u Leny w piwnicy? Też. To dziwne, bo Lenka nie ma piwnicy. Lenka, co będziemy robić po szkole? Jessica, co to za rozmowy na lekcji? Czy ja ci nie przeszkadzam? Troszkę, ale skoro pani pyta, to może pani troszkę ciszej mówić, bo Lenki nie słyszę. Jessica, zaraz zadzwonię do twojej mamy. Proszę z mojego zadzwonić, mam darmowe. Chwalmy pana miłosiernego. Jessica, czy zrobiłaś pracę domową? Tak. To pokaż. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ostatnia ławka za drzwi, już! Proszę pani, a krzesła też? Brian! Brian! Gdzie ty jesteś? Wale dwuje. Co? Dwuje w kiblu po samą dechę. Bo się spóźnimy. Ty zawsze pół godziny siedzisz w łazience. Muszę, to siedzę. Szybko, no. Ja też chcę się zejszczać jeszcze przed wyjściem. Dobrze, robim co możemy, ale pamiętaj, schodziuszko moja. Co mam pamiętać? Lepiej się wysrać i spóźnić, niż być o czasie i się zesrać. Brianku, pójdziemy na spacer? Musimy? No, kupimy lody ekipy. No nie, no znowu ta ekipa. Oni kradną logo i piosenki. Coś ty, chodź. Ale ma chyba padać dziś. Nie, nie będzie. Pogoda pokazuje, że będzie słoneczko grzało w dupeczkę. Much later. Ale ładna pogoda, misiaczku. Jessica, tam idą wielkie chmury. Jakie? Wielkie. Mogę nawet powiedzieć ogromne. I co teraz? Pewnie zmokniem troszku. Oj no. Ale spokojnie, są też dobre wieści. Jakie? Nie będzie trzeba prać ubrań. No widzisz, mówiłam, że spacerek to same plusy. No. Może przejdą bokiem te wielgaśne chmury. Much later. Zaczyna padać, słodziuszku. No. Zapowiada się długi deszcz. Weź moją bluzę. Naprawdę? Weź moją bluzę. Nie chcę, żebyś zmoknęła. Ale wtedy ty zmokniesz. Nie, spoko. Nie martw się, skarbie. Ja mam parasol. Jessica, co łączy piłę mechaniczną i papier toaletowy? Nie wiem. Chwila nieuwagi i palec uwalony. Ale ładna pogoda za oknem. Ale przepiękna pogoda.
ale niesamowicie ciepło jest, aż się chciałoby wyjść. Brajanku, słyszałeś mnie? No co tam? Może pójdziemy na plażę? Jest tak ciepło i przyjemnie. A wiesz, jak przyjemnie jest na Minecrafcie? No proszę cię. A po co chcesz tam iść? Marzy mi się, misiaczku, żeby założyć coś takiego, co by sprawiło, że wszyscy by osłupieli. Łyżwy załóż. Jessica, cukiereczku, kto wypił mleko? Kotek. Kto? Kotuś twój. Mój? Ale ja nie mam kota. Brajanku, pomyśl troszkę zanim coś powiesz. Ja jestem twoim kotkiem. Ty jesteś moim życiem, kwiatuszku. To muszę iść po mleko, w takim bądź razie. Nom. Muszę, ale nie chcę. Much later. To co, pójdziesz, Jessica? Nie. Proszę cię, no, ja mam gierkę za chwilę. Nie. Bo jak pójdę, to nie wrócę. Jak nie wrócisz, to sprzedam twojego złomka, misiaczku. Okej, wróciłem. Brajanek! Co jest? Nabijam skilla na nubach. A kiedy skończysz, misiaczku? Jak skończę? Aha. A pójdziemy na spacer może dziś? Piękna pogoda jest. Musimy dzisiaj, skarbusiu? No tak, wreszcie zobaczysz taką białą plamę na niebie. Białą plamę? No, to słońce, Brajanek, słońce. Jessica, dzisiaj mam event. Nie kochasz mnie. Kocham. To wiesz co, misiaczku? No? Zapiszę cię na badanie krwi i kału. A po co? Bo muszę sprawdzić, czy miłość do mnie masz we krwi, czy w dupie. Brajanek? No co tam, kochaniutka? Pomożesz mi posprzątać chałupę? Odpoczywam, skarbusiu. Po czym? No jak to po czym? Misję robiłem w Minecrafcie. To zrób teraz misję w pokoju. Jaką? Pomyśl sobie, że szczotka to miecz. No i? No i powalcz z wszechobecnym kurzem i syfem. Cukiereczku mój, nie mogę się przemęczać. Brajanek, ty nic nie robisz, nic nie pomagasz. Dlaczego? Jessica, posłuchaj. Króliki skaczą i żyją przez 8 lat, nie? Nom. Psy biegają i żyją 15 lat. Nom. A żółwie nic nie robią i żyją 150. Brajanek, ty nie jesteś żółwiem, ty jesteś leserem. Brajanek, wiesz, że dzisiaj jest Dzień Przyjaciela? Nie. Halo, Lenka, tak bardzo cię kocham. Będziemy przyjaciółmi na zawsze. Och, Jessica, ja też cię lovciam. Much later. Stary, nie cierpię twojej krzywej ramy, ale i tak cię kocham, mój komputerze niezawodny. Jessica, skarbusiu, euro się zaczyna. Jakie euro? Pieniądze masz dla mnie jakieś? Kochaniutka moja, to euro 2020. Brajanek, tobie się coś odkleiło od tych Minecraftów na umyśle. To ci jest rok 2021. I wiesz co? Nom. Nie będę dostępny przez 30 dni. Dlaczemu? Bo będę lukał mecze. Ty w ogóle nie byłeś nigdy dostępny, misiaczku. I co? Może mi powiesz, że nie będziesz gierkował w te swoje pikselozy? Będę. Niby kiedy? Na nockach. Choć mała, to już wypalona ta twoja mózgownica. Brajanek, a co to jest spalony? Nie pojmiesz tego, słodziuszku. No proszę cię, no proszę cię, mów mnie. Zara. Teraz. Zara, Jessica. Czy to jest jak spalony kotlet? Jak co? Jak spalony schabowy, Brajanku. No, w sumie jo. Pomyśl sobie, że smażysz schabowego. Nom. I zamiast go wyjąć na czas... Nom. Smażysz go dalej. Nom. I spalasz go. Nom i co? No i jest spalony. No widzisz? Toś to proste.
Brianku, a o co biega w tej piłce? Tam jest gała, nie? Nom. A tam brama, nie? Nom. W bramę trzeba wsadzić gałę. I tyle? Ta, ale nogą. A nie myszką? A kto gra, kochanie? Polaki. Aha. A którzy to nasi grajkowie? Ci biali. Aha. Brianku, ale wszyscy na tym boisku są biali. Tylko bramkarz jest ciemnoskóry. Brianku, masz czas? Nie. A będziesz miał? Potem może i ta. No weź, Tera. Mam ochotę na loda. Tera, Jessica? Gierkuję w Among Us. Jestem impostorem. Kim? Imperatorem? Impostorem. Brianku, nie mów do mnie po chińsku. Jessica, zaraz kończę grać. Much later. No nie, wyrzucili mnie ze statku przez ciebie. Dlaczemu? Bo byłem impostorem. To po co nim byłeś? To co, kupisz mi tego loda ekipy? Epipy? Od fryzjera? No. I znowu będę walczył o ostatnią sztukę z wygłodniałymi dziećmi? Oni są jak zombie. Toć to jakaś masakra jest. Bądź impostorem, Brajanku. Impostorem. Lenka, mam pytanko. No? Ty powinnaś wiedzieć, jesteś geniuszką. No nie mogę zaprzeczyć, to prawda. Słucham ciebie. Jak nazywa się pan koń? Ogier. A pani koń? To klacz. A ich dzieci? To źrebak, kochanie. Brajanek, to w takim razie który koń nazywa się koń? No właśnie. O jasna wszechmogąca matko nieskazitelna, ale upał jest. Pocę się jak pomidory w folii. W tym tygodniu dupa będzie obficie zalana potem. Ale dam wam radę. Woda jest dobra na wszystko. Wszystko, kochani. Ćwiczysz? Napij się wody. Grasz w Minecrafta? Pij wodę. Boli cię głowa? Siorbnij wody. Masz zły humor? Łyknij wodę. Ty jesz? Też napij się wody. Jessica, podaj kolę. Jajka mnie się pocą. Chłopak cię wkurza? Utop go. Brajanek! Nawijaj, mój skarbusiu. Pamiętam, że jak byłam mała, to mama dawała mi 2 złote. Ile? 2 złote. Ale słuchaj, Brajanku, proszę cię. No? Wtedy szłam do sklepu i wychodziłam z 2 paczkami Cheetosów, lodem, kolą i gumami kulkami. No i co? A teraz wszędzie są kamery. Hejka, wróciłem! I co? Zdałeś, Brajanek, do następnej klasy? Brajanek, czemuż taki smutny jest? A nic, spóźniłem się na zakończenie roku szkolnego. No i? No i zostało dla mnie najgorsze świadectwo. La la la, I love you baby. La 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 la, love me tonight. O, nie mam majtochów. Jessica, prałaś mi jakieś gacie? Nie. A czemu? Bo dzisiaj jest czwartek. Dzień bez majtek. Brajanek, pomyśl sobie. Jessica, przecież ja nie lubię myśleć. Zamknij się, jak mówię, misiaczku. Posłuchaj. No? Zadam ci zagadkę. No? Co byś zrobił, jakby cię porwali do ciemnego lasu i kazali kopać ci swój grób? Odmówię. Ale oni cię zabiją, jak to zrobisz.
Jessica, mój cukiereczku, proszę cię. I tak mnie zabiją, ale wolę umrzeć w sposób, który kocham. Czyli jaki? Unikając ciężkiej pracy. Brianek, chodź mnie tu szybciutko. Już pędzę, kochanie. Much later. Brianek, gdzie ty jesteś? Idem. Much later. Brianek, co ty robisz? Już idem. Powiedz, co robisz, bo ci komputer wyrzucę przez okno. Co? Kupsko! Jest ważna sprawa, no. Mamy problem. No mamy. Co jest? Nie mam w co się ubrać. A ja kiedy zesrać? Wiesz co, Brianek? No. Nawet nie zapytasz, jak się dziś czuję. A jak się dziś czujesz, słodziuszku? Nawet nie pytaj. Jessica, kochanie, co ty robisz na tym dachu? Testuję nowe podpaski, Brianku. Co? No zobacz, co tu jest napisane. Podpaski ze skrzydełkami. Jessica, mam dla ciebie niespodziankę, słodziuszku mój. Jaką? Zabieram cię na wyprawę do dżungli. O nie, nie pojadę, bo nie mam w co się ubrać, Brianku. Po pierwsze, cukiereczku, to jest wyprawa piesza. Po drugie, założysz mój plecak. Zobacz. Co to za szmata? To jest mapa, skarbusiu. Aha, i co? No ja umiem trochę pisać, a ty trochę czytać. Że co? No gdzie lecimy, słońce? Chyba tutaj. Dobra, zakładaj backpack. Ale ciężki ten plecak. Co tam są? Kamienie? Nie, skarbie. Tam są bardzo ważne rzeczy. Much later. No i gdzie teraz, Brianku? Jak to gdzie? No, przed siebie. Na pewno nie zabłądzimy? Kto szuka, nie błądzi, Jessica. A czego my w ogóle szukamy, misiaczku? Pieniędzy. Pieniędzy? O, to plecak już nie jest taki ciężki jak wcześniej. Much later. O, piramida. Jesteśmy tutaj. Wbijamy jak dzik w szyszki. Brian, wrota się zamknęły. Ja mi się boję. Jam też. Ale mamy mapę, skarbie. Brianek, tu jest napisane, że można przechodzić przez labirynt przemiennie, raz w ciemną, a raz w czerwoną bramę. No i co za problemos? Dawaj, Jessica, lecim, bo mi się nudzę. Much later. Znowu musimy iść do góry. Dlaczemu? Bo tylko tu jest czerwona brama. Hello? No dobra, dawaj ta. Much later. Toć to proste, Jessica, mówiłem. Idziemy. Much later. No, teraz w dół. Dobra, a teraz w którą mańkę? Pytasz dzika, czy sra w lesie? Much later. No i żeś się wysrał, Brian. No co? Wróciliśmy na początek piramidy. Brianku. No, co? Idę do fryzjera. No. Słyszałeś mnie? No słyszałem, ale muszę trochę potworów pozabijać w Minecrafcie. Much later. Wyskubańcy, padajcie, no już. O matko, wiedźma z Minecrafta po mnie przyszła. Co? Jessica, uciekaj z mieszkania szybko, bo cię wiedźma zeżre. Jaka wiedźma? A, to ty, kochanie. Ojejku, skarbusiu, prawie serce mi pęknęło. Idź umyj głowę z brudu, bom cię nie poznał dziś. Umyj głowę? O, nie. Much later. Brianku. Słucham ciebie, słodziuszku. Nie mogę zrobić kubki. Co? Kupy nie mogę zrobić, głuchy jesteś?
O matko jedyna, ale po co takie szczegóły, cukiereczku? Co mi się dzieje się? Od 3 dni nie mogę się wypróżnić. Nom? Próbowałam wszystkich ziół i leków. Nom? No i nie mogę wypuścić tego demona. No i co ja na to poradzę? Nom, nie wiem. Ostatnio kłóciłam się z Lenką. No i co? No i ona zakończyła kłótnię mówiąc, żebyś się nie zesrała. Czy to może mieć coś wspólnego? Brajanku! Nom? Daj buźki. Proszę, słodziuszku. Much later. Brajanku! Ta? Dasz jeszcze buźki? Tak. Much later. Jeszcze jeden pocałunek i będę twoja na wieki, Brajanku. No to ja spadam pograć w Minecrafta. Dzięki za ostrzeżenie. Jak ściągnąć gacze? Brajanku! No, cukiereczku, co tam? Dzisiaj mamy misję. Uuu, ja lubię questy. Co? Nie mów do mnie po chińsku znowu. No, a co to za misja, skarbusiu? Zrobimy tutorial, jak ściągnąć gacha. No i co za problem? No żaden. Zobacz, ja umiem to zrobić z telefonem. Brajanku, no weź przestań. Zobacz. Czy cię nie pogięło w dekiel? No co, ściągnąłem gacie. Mamy ściągnąć gacze, a nie gacie. Jessica, śpisz? No. To wstawaj, już 9. Później, mamo. Much later. Jessica, wstawaj i posprzątaj swój pokój. Proszę, jeszcze chwilka. Much later. Wstawaj z łóżka, posprzątaj ten burdel. Teraz. Much later. Wstawaj i posprzątaj ten syf. Jeszcze to tylko nasrać na środku brakuje. Jessica, mówił ci ktoś dzisiaj, że jesteś piękna? Nie. To powodzenia, może jutro się uda. Brian, zrobisz mi loda? Nic nie robię, no nie umiem. Proszę cię. Psia krew. Much later. Proszę, oto lodzik ekipy. Ale mały ten lodzik, Brianku. Jessica, a ty ile masz wzrostu? 156. Małe jest piękne. A waga? Jeszcze mniej. 120. Skarbie, kochasz mnie? Kocham. A ładna jestem? Ładna. A podobam ci się? Podobasz. A powiesz coś od siebie? Śpi wreszcie. Jessiku. Nam? Pamiętasz, co ci wczoraj mówiłem? Przecież wiesz, Brajanku, że ja historii to ja nie zniesę. No właśnie. I znowu dzisiaj, gdy otworzyłem oczy, nikt nie stał przy moim łóżku i nie powiedział: Wasza wysokość, oto wasza herbatka. Ale gorąco w dupę. Jessica, idę popływać. Przecież ty nie umiesz pływać, Brajanku. Umiem. Potrzymaj mi kole. Zobacz. Much later. Gdzie nauczyłeś się tak pływać? Słodziuszku, tata mnie nauczył. Tata? Nom, wyrzucał mnie na środek jeziora z łódki. Co? To pewnie trudno było dopłynąć ci do brzegu, co? Nie, najtrudniej było wydostać się z worka. Brian! Jaki jest największy las na świecie? Oj, nie wiem, Jessica. Nie wychodzę z domu w lato, bo jajka się pocą. A ty wiesz? Wiem. To jaki? Las Vegas. Brajanek, wiesz co? Nom? Tak w wakacje z nudów czasami ogarnia mnie ochota, żeby się pouczyć. I co wtedy robisz? Czekam, aż mi przejdzie. Jessica. Nom? Co oznacza twoje imię? Nie wiem.
Nie wiem dokładnie, ale podobno, jak mama była w ciąży, to jadła dżem jak sikała. Sprytnie. A twoje, Brian? U mnie to proste. Nom? Mój stary to Jan. Kiedy ściągnął matce bra, to powstałem ja. Brian. Wow, pomysłowo. A jakie jest najśmieszniejsze imię, Brianku? Nie wiem, zapytam wuja. Wuja? Wujku Gogle, jakie jest najśmieszniejsze imię? Anka. A dlaczemu? Po szwedzku to kaczka. A Beata? Na Beatę w Rumunii mówi się na osobę pod wpływem alkoholu. What? Ola? Po hiszpańsku to cześć. To ja już nie będę mówić cześć Ola, tylko Ola. A Amelia? Po grecku to osoba pozbawiona kończyn. Amelia nie ma nóg, Brajanku? Mama. Wujku, a Agatka? W Portugalii to kotka. Ja też chcę Agatkę, znaczy kotka, Brajanku. Nie, żadnych zwierzyńców, słodziuszku, na chałupie. A co oznacza Kamila? Po bułgarsku to wielbłąd. Taki z rogami? Nie, kwiatuszku, to taki koń z garbami. Aha. Wujku, a Marika? W Hiszpanii Marika to osoba homoseksualna. O nie, ona jest lesbianką? Jessiku, nie, nie jest. A Jarek? Po turecku to męskie narządy płciowe. Penis? Sialalalala. Jessica, słodziuszku, co robisz? Słucham muzyki. Jakiej? Od lodów ekipy. Od fryzjera? Od Fryca, Brajanku. Fryc, Fryca mnie równy. Co? Dajże posłuchać. Łapaj. Trośku, trośku, później. Co to za gówno? Ty, kochanie, lepiej śpiewasz. Brajanku. Co jest? Kochanie, podaj mi szampon. Co? Jessica, przecież butelka stoi koło ciebie. Wiem, ale podaj mi inny, bo ten jest do włosów suchych, a moje są mokre. Brajanku. Nam? Mam dla ciebie zagadkę. Jaką? Ale odpowiadaj bardzo szybko. Nie ma na mnie mocnych. Dawaj, tato. Wymień kolor na literkę B. Biały. No, no, Brajanku, na razie nie jesteś idiotą. Toć to proste było, blondyneczko moja. Jaki kolor ma sól? Biały. Oczywiście. Się wie. A jaki kolor mają zęby? Zależy kogo, słodziuszku. Twoje są białe. Nom. A co piją krowy? Mleko. Dupę, a nie mleko. Wodę piją. Brajanku, ty grasz ciągle w tego Minecrafta, bez przerwy, dzień i noc. Nom. Ty jesteś jak zombie. Nie no, gdzie? Ja zabijam zombie. A to dobrze. A czemu? Bo zombie jedzą mózgi. Naprawdę? Tak, ale nie bój się, Brajanku, ty jesteś bezpieczny. Jessica, miałaś same dwoje na koniec roku szkolnego. Nom? No co nom? Przecież to wstyd na całą wieś. Czy ty musisz być najsłabsza w szkole? Much later. Mamo, to jest Brian. Przyjrzyj mu się uważnie. Dlaczemu? Bo on się uczy jeszcze gorzej niż ja. Jessica, dlaczego płaczesz? Bo śniło mi się, że szkoła się pali. Nie, płacz to tylko sen. Właśnie dlatego płaczę. Mamusiu, to prawda, że dzieci przynosi bocian? Tak, córcio. A święty Mikołaj przynosi prezenty? Tak, Jessica. A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy? Tak, skarbie. To właściwie po co trzymamy tatę? Ale mi się nudzi, mamo. To rozbierz się i pilnuj ubrań. Nie będę się bawić w wasze zabawy z tatą w nocy. Jessica, dlaczego ty nie śpisz? Też chciałam się ciebie o to zapytać. Ale mamo... Nie pyskuj, Jessica. I okej. Jessica,
Gdzie ty łazisz po nocach? Która jest godzina? U koleżanki byłam, u Lenki. O tej porze? Czyś ty normalna jest? Bo dostaniesz karę na iPhona. Dlaczemu? Nie dlaczemu, tylko zabraniam ci wracać tak późno do domu. Masz dopiero 16 lat. Ja w twoim wieku... Wiem. Siedziałaś stale w domu, bo ja miałam 5 miesięcy. Jessica. No? Jakiś menel jedzie w autobusie. Ale smród. A wiesz, jaki jest paradoks menela? Nie. Jak menel jedzie autobusem, to autobus też jedzie menelem. Znowu spóźnimy się na lekcję, Lenka. Nam? Much later. Jessica, ty znowu spóźniłaś się do szkoły. W tym tygodniu to już twoje czwarte spóźnienie. Jaki z tego należy wyciągnąć wniosek? Że dzisiaj jest czwartek? Jessica, czy ja jestem wampirem? A dlaczemu? No wszyscy wokół tak mówią, że jesteśmy wampirami. Brajanku, nie przejmuj się. Jedz szybciej barszczek, bo ci skrzepnie. Much later. Ale się najadłam, misiaczku. Ja też, słodziuszku. A wiesz, czego najbardziej pragnie wampir latem? Nie. Zimnej krwi. O, to może polecę po jakąś? No, możesz skoczyć. Much later. Brajanku, co się stanęło się? Jesteś cały we krwi. Jak ty wróciłeś z kostnicy tak szybko? A widziałaś tamte drzewo, jak wylatywałem? Nie. No, ja też nie. Dzień dobry, uczniowie. Dzisiaj będziemy omawiać temat internetowego komunikowania się. O, to będzie ciekawe. Przepani, czy będziemy mówić o emotkach? Bo ja uwielbiam używać różnych emotek w moich SMS-kach. Oczywiście, właśnie o tym będziemy mówić. Czy ktoś z was zna emotkę XD? Oczywiście, każdy wie, co to jest XD. To przecież jedna z najbardziej złożonych emotek, która wymaga wiele lat edukacji, aby ją zrozumieć. To ciekawe. Dlaczego uważasz, że XD jest tak skomplikowane, Brian? No cóż, XD to nie tylko dwie litery, ale także kombinacja klawiszy. Aby ją użyć, trzeba nacisnąć X i D jednocześnie. A to wymaga dużo wprawy. Cóż za arcydzieło internetowego komunikowania się. Teraz tylko pisz ta XD. Ale nauczycielu, co takiego znaczy XD? XD to emotka, która symbolizuje uśmiech. Litera X oznacza oczy, a litera D oznacza uśmiech. A to dlaczego nie można po prostu napisać uśmiech zamiast używać XD? To bardzo dobre pytanie. Używanie emotek pomaga wyrazić emocje i intencje w wiadomościach tekstowych, które mogą być trudne do zrozumienia bez kontekstu. Emotki pozwalają nam szybciej i łatwiej porozumieć się z innymi ludźmi w sieci. O, to teraz rozumiem. Będę używać XD jeszcze częściej. Na przykład, Brian, XD, dopisałeś 5 z matematyki. What? Brian, wytrzyj tablicę. Nie mogę, gram w Robloxa z ruskimi o broń jądrową. Wytrzyj tablicę, bo zaraz będzie pała jądrowa w zeszycie. No dobra, ale gdzie jest szmatka? Poszukaj gdzieś w klasie. Much later. Kochane dzieci, co napisalibyście na grobie Putina, gdyby umarł? Tu leży ta szmata!